Wojewoda podkarpacki pani Ewa Leniart jest naszym gościem. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry. Jesteśmy dziś w Rzeszowie, bo to w ciągu najbliższych tygodni będzie, i tutaj bez wątpienia mam rację, najważniejsze politycznie miasto w Polsce. Wręczyła pani w czwartek nominację panu Markowi Bajdekowi na tymczasowego prezydenta Rzeszowa, ale wiadomo, że to nie on będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w tych wyborach, które już wiemy, będą 9 maja. Kto, pani wojewodo, będzie tym kandydatem, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość? Ja myślę, że w ciągu najbliższych tygodni taka decyzja zostanie podjęta i kandydat zostanie przedstawiony. Mam nadzieję, że będzie to osoba, która na pewno będzie kompetentna, zorganizowana i da szansę na utrzymanie dobrej tendencji rozwojowej dla miasta Rzeszowa. Będzie to kandydat czy kandydatka? Tego jeszcze nie wiemy, natomiast wiele wskazuje na to, że będzie to osoba, która będzie cieszyła się popularnością wśród mieszkańców miasta Rzeszowa i która będzie miała szansę wygrać. A ja, widząc pani uśmiech, bo pewnie nie wszyscy nas oglądają w internecie, większość nas słucha w radio, widząc pani uśmiech, mam wrażenie, że pani już coś więcej wie, tylko chyba nie chce nam wszystkiego powiedzieć. Mam rację? Nie jest tak, że coś więcej wiem. Wiem też, że na giełdzie nazwisk wśród potencjalnych kandydatów Prawa i Sprawiedliwości pojawia się moje nazwisko, stąd uśmiech. Natomiast poczekamy cierpliwie. Ja w tej chwili pełnię bardzo ważny urząd, jestem wojewodą, mam mnóstwo pracy w regionie, więc jestem bardzo zajęta i czekam na to, co przyniesie przyszłość. To spytam wprost, czy jest pani gotowa wziąć odpowiedzialność za Rzeszów i startować w tych wyborach? Na pewno jestem osobą, która posiada kompetencje i predyspozycje do tego, bo myślę, że prawie 5,5 roku piastowania urzędu wojewody daje mi takie prawo, by taką deklarację uczynić. Natomiast oczywiście czas pokaże, to jest poważna decyzja, to jest także decyzja, która ma wpływ na życie osobiste. Więc muszę ją przekonsultować z najbliższymi, muszę uzyskać ich akceptację, gdybym miała zmienić swoje życie, także zawodowe, bo to na pewno będzie mieć wpływ na to, jak funkcjonuje moja rodzina. A czy uzyskała pani akceptację w tej kwestii prezesa Jarosława Kaczyńskiego albo premiera Mateusza Morawieckiego? Na pewno takie decyzje jeszcze nie zostały podjęte, bo gdyby były podjęte, to dzisiaj nie rozmawialibyśmy w trybie przypuszczającym. A kiedy będą podjęte? Pytam o to, bo czasu tak naprawdę jest niewiele. Myślę, że na taką prawdziwą kampanię, biorąc pod uwagę, że są jeszcze święta Wielkiej Nocy, no to mamy 2 miesiące, to nie jest dużo. Prawda jest taka, że czasu jest sporo, ponieważ jak wiemy, kandydata można zgłaszać do 16 kwietnia, jeśli rozporządzenie, którego projekt został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego, zostanie przez pana premiera zaakceptowane, więc siłą rzeczy naprawdę czasu jest sporo i w tej chwili musimy przede wszystkim zapewnić sprawne funkcjonowanie urzędu. Gwarantem tego jest kompetentny, pełniący obowiązki prezydenta. Wiemy, z jaką ulgą tak naprawdę i mieszkańcy Rzeszowa, i pracownicy urzędu przyjęli tę decyzję pana premiera o wyznaczeniu pełniącego obowiązki. I ja się bardzo cieszę, że ta osoba została dobrze przyjęta, a sygnały napływające z ratusza też są bardzo pozytywne. Deklaracje ze strony przewodniczącego Rady o pełnym zrozumieniu dla inicjatyw, które są ważne dla Rzeszowa, też są bardzo ważne w tej sytuacji. Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki, jest naszym gościem. Przypomnę, pani wojewodo, gdyby zadzwonił dzisiaj prezes Jarosław Kaczyński i powiedział startuj, to wtedy co pani odpowie? Jak tylko zapytam rodzinę i nie będą mieli nic przeciwko, to na pewno zbożę taką deklarację, która będzie adekwatna do propozycji. A jaki jest pani Rzeszów? Jaka jest wizja pani Rzeszowa? Bo mamy już jednego kandydata, jeśli chodzi o obóz Zjednoczonej Prawicy. To jest Marcin Warchoł. On obiecał, że na przykład nie będzie żadnych zwolnień w magistracie. To ważna obietnica. A co pani? Ja przyznam, że od momentu, gdy zostałam wojewodą w Rzeszowie dla Podkarpacia, prezentuję niezmiennie taką samą wizję dla regionu i dla miasta wojewódzkiego. Żeby mógł rozwijać się region, musi rozwijać się stolica województwa, która jest trochę kołem zamachowym dla rozwoju regionu. Zatem silny Rzeszów to gwarancja dobrze rozwijającego się regionu. I
Tej dewizie staram się być wierna przez cały ten okres, gdy pełnię urząd wojewody. Myślę, że skutecznie, ponieważ trzeba powiedzieć, że mam swój udział w zmianie granic miasta Rzeszowa, gdyż czterokrotnie wydałam pozytywną opinię dla powiększenia Rzeszowa i zyskało to akceptację Rady Ministrów. Ja powiedziałem na początku, że to będzie politycznie najważniejsze miasto, bo to będzie taki polityczny poligon doświadczalny. Mam takie wrażenie. Co z kandydatem, niezależnie od tego, kto będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w Rzeszowie, co z kandydatem Solidarnej Polski? Marcin Warchoł już powiedział, że będzie startował, chce być kandydatem takim ponadpartyjnym, niezależnym. I co dalej? Nie wiemy. Zadeklarował pan minister Marcin Warchoł na konferencji prasowej 10 lutego z udziałem pana prezydenta ustępującego podówczas Tadeusza Ferenca, że jego partią jest Rzeszów. Nie wiem, czy uzgodnił to z mieszkańcami Rzeszowa. Mam nadzieję, że tak. I oczywiście zapewne będzie prowadził swoją kampanię. Nie złożył wprawdzie legitymacji partyjnej, więc liczyliśmy na to, że deklaracje o bezpartyjności. No dobrze, ale jeśli będzie on, jeśli będzie Marcin Warchoł, jeśli będzie na przykład pani z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, zapewne Porozumienie Jarosława Gowina też wystawi swojego kandydata, co to będzie mówiło o jedności Zjednoczonej Prawicy? Ja myślę, że to jest zupełnie naturalne, że każda partia wystawia swojego kandydata, zwłaszcza jeżeli chodzi o tak ważne miasto jak Rzeszów i stolicę regionu. To będzie zabójcza walka w Warszawie. W Warszawie takich wspólnych, znaczy w Warszawie był jeden wspólny kandydat, mimo różnych tam pewnie różnic, ale jednak, kiedy były wybory samorządowe, to jest duże miasto, ważne miasto. Rzeszów też jest ważnym miastem. Może trzeba się tutaj w jakiś sposób porozumieć i poprosić o rezygnację Marcina Warchoła. Ja wcale nie uważam, żeby to czemukolwiek służyło. Oczywiście tutaj zdajemy się na wybór i mądrość mieszkańców Rzeszowa. Ja nigdy w to nie wątpiłam, więc wiem, że nie będzie to miało żadnego znaczenia. Mieszkańcy po prostu ocenią, kto daje rękojmię rozwoju miasta i jego wizja będzie najbardziej przekonująca dla wyborców. Więc tak jak mówiłem, to się przekłada na... A wręcz przeciwnie, jakby tożsamość każdej z partii, które są w koalicji, będzie zachowana w momencie, gdy każdy będzie miał własnego kandydata. To się przekłada na politykę w całym kraju. Pewnie pani słyszała wczoraj o wywiadzie prezesa Jarosława Kaczyńskiego dla Polskiej Agencji Prasowej, kiedy no, wyraźnie powiedział, że oczekuje jedności w Zjednoczonej Prawicy. Rzeszów no, by temu przeczył. Ja bym nie wysuwała tak daleko idących wniosków. Polityka regionalna niejako swoimi zasadami się kieruje, więc z całą pewnością czym innym są założenia związane z realizacją jednej polityki rządowej, czym innym są wybory samorządowe. Jest to w pełni dopuszczalne w kraju demokratycznym i też jako naturalne. Każda partia, która chce istnieć w życiu politycznym, musi mieć swoich kandydatów, musi uczestniczyć w kampanii, bo w przeciwnym razie zapewne tak, ale to może być też bratobójczy, zabójczy dla Zjednoczonej Prawicy moment. Może trzeba się porozumieć, może trzeba rozważyć taki wariant pani prezydentem miasta Rzeszowa, a Marcin Warchoł wiceprezydentem, na przykład tak jak w Warszawie było. Wariant bardzo dobry, wszystkie są możliwe, wszystko zależy od wyborców i od wyniku, który nastąpi prawdopodobnie 9 maja. I byłaby pani gotowa złożyć taką propozycję panu Warchołowi? Ja myślę, że takie propozycje można składać dopiero po przeprowadzeniu wyborów. Jeśli chce się być odpowiedzialnym i racjonalnym, jeśli chce się budzić zaufanie, nie można oddawać czegoś, czego się nie ma. A na dzień dzisiejszy ja jestem wojewodą, a nie prezydentem. Pytam o to, bo opozycja już myśli o wspólnym jednym kandydacie. Jeśli będzie to profesor Paweł Kowal, znany człowiek w Rzeszowie, popularny rzeszowianin, no to może być trudno wygrać taki bój, a dla Zjednoczonej Prawicy myślę, że to będzie symboliczne zwycięstwo albo porażkę. Oczywiście bardzo szanuję pana profesora Pawła Kowala i jego związki z Rzeszowem są mi znane, chociaż wiem, że też od wielu lat bywa tutaj co najwyżej gościem. Rzeszów od tego czasu bardzo istotnie się zmienił. My oczywiście zapraszamy do Rzeszowa wszystkich i też myślę, że to gwarantuje pewien poziom tej kampanii wyborczej, który będzie atrakcyjny przede wszystkim dla obserwatorów, tak jak pan redaktor powiedział, zapewne z całej Polski, a dla mieszkańców będzie ważne to, że będą mieli możliwość dobrego wyboru i analizy sytuacji, tak jak powiedziałam, programu przedstawionego przez najlepszego kandydata. Ostatnie krótkie pytanie. Kiedy decyzja, pani wojewodo?
Moja decyzja, tak jak powiedziałam, ja mam liczną rodzinę, więc A prawdopodobnie decyzja zanim partii. przekonsultuję, to trochę potrwa. Natomiast jeżeli chodzi o szefów partii, to trzeba by zapytać pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego oraz pana premiera. Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki, jest naszym gościem. Przenosimy się do internetu rmf24.pl, a słuchaczom radiu dziękujemy i życzymy dobrego i zdrowego dnia. Dziękuję bardzo, do widzenia. Do widzenia i do zobaczenia, ale na razie w internecie jeszcze się nie żegnamy. Trzecia fala COVID. Jak ona wygląda na Podkarpaciu, pani wojewodo? Jak region jest przygotowany na przyjęcie większej liczby pacjentów pewnie niż jeszcze miesiąc temu? Rzeczywiście od 3 tygodni obserwujemy stały wzrost hospitalizacji w regionie. W tej chwili poważna sytuacja, bo województwo podkarpackie jest trzecim w kraju województwem, jeśli chodzi o ilość osób hospitalizowanych z powodu COVID. Ta liczba już przekroczyła 1000 pacjentów. Sytuacja jest pod naszą kontrolą. Mówię tutaj o Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego. Analizujemy ją i adekwatnie do jej rozwoju zwiększamy ilość łóżek. Porównujemy też tę falę zachorowań z tą, która miała miejsce w drugiej połowie października ubiegłego roku. Widzimy, że to tempo przyrostu zachorowań jest troszeczkę mniejsze, co daje pewną nadzieję, że jednak nie będzie aż tak dramatycznie, jak to miało miejsce kilka miesięcy temu. Pani region graniczy ze Słowacją. Rząd polski podjął taką decyzję, że będzie starał się pomagać rządowi Słowacji w przyjmowaniu ewentualnie pacjentów, którzy są ciężko chorzy, bo tamtych szpitali i miejsc jest mniej niż u nas. Będą leczeni tacy pacjenci na Podkarpaciu? Jeśli będzie rzeczywiście taka potrzeba, ilość pacjentów ze Słowacji będzie znacząca, nie wykluczamy takiej możliwości, chociaż na dzień dzisiejszy jeszcze decyzji nie ma. Dolina Lotnicza to jest coś, z czego region był do tej pory bardzo dumny, no ale to jest przemysł, który w tej chwili przeżywa spory kryzys. Spadek zamówień jest gigantyczny, nawet prawie 50%. Są już zwolnienia, przedsiębiorcy apelują i do rządu, i do samorządu o wsparcie. Czy je dostaną, pani wojewodo? Na pewno sytuacja branży lotniczej jest bardzo poważna. Zresztą nie tylko branży lotniczej, ale tej niewątpliwie szczególnie, bo takiego załamania usług świadczonych przez przewoźników lotniczych, jak to miało miejsce z powodu COVID-a, nie pamiętamy. I prawdą też jest, że były już pierwsze zwolnienia, choćby w Pratt & Whitney w Rzeszowie. Udało się na razie sprawnemu zarządowi powstrzymać te zwolnienia i w tej chwili mamy moment wyczekiwania na ponowne pobudzenie przemysłu lotniczego. Myślę, że takie wsparcie ze strony rządu Rzeczpospolitej Polskiej będzie. Zresztą ono też było w postaci kolejnych tarcz i wiemy, że gdyby nie to wsparcie, to prawdopodobnie sytuacja gospodarcza także w regionie byłaby dużo trudniejsza. Ten przemysł przyciąga też i studentów, bo Rzeszów to jest jedno z takich najmłodszych miast w Polsce. Dużo ludzi przyjeżdża tam właśnie na studia, których dziś stacjonarnie nie ma, jak wiemy, i pewnie w tym semestrze też ich nie będzie. Brakuje pani studentów w mieście? Bardzo brakuje mi studentów, dlatego że ja też jestem nauczycielem akademickim, wprawdzie nie na Politechnice, ale na Uniwersytecie Rzeszowskim i bardzo boleję nad tym, że zajęcia przeprowadzam zdalnie. Trochę też czuję się zmęczona tym, że mówię do ekranu, a nie widzę zawsze reakcji, bo część osób ma wyłączone kamery. Zawsze o to proszę, żeby je jednak włączać, tak żebym przynajmniej mogła zobaczyć reakcję, czy bardzo są znużeni tym, co mówię. Więc wiem, że studentom także życia studenckiego bardzo brakuje. Chciałabym, żebyśmy jak najwcześniej wrócili do normalności. Pewne szanse są, bo i program szczepień to gwarantuje i też sądząc po doświadczeniach ubiegłego roku, myślę, że jednak okres lata będzie troszeczkę spokojniejszy, jeśli chodzi o infekowanie koronawirusem. Więc wierzę, że sytuacja się poprawi, ale wiemy, że do 30 września nauczanie na studiach pozostanie zdalne, niestety. Pani region to jest region znany z takich raczej konserwatywnych sympatii, co przyniosło troszeczkę kłopotów regionowi. Mówię teraz o tabliczkach ze strefą wolną od LGBT. Samorząd województwa, to jest wymierna sprawa, stracił 8 milionów dofinansowania z funduszy norweskich właśnie za sprawą tych przyjętych przez Sejmik uchwał anty-LGBT. Sprawę ujawnił aktywista LGBT Bartosz Staszewski. Czy zdaniem pani, panie wojewodo, może trzeba by się z tego wszystkiego było wycofać, bo te pieniądze pewnie jeszcze nie raz mogą być wstrzymane dla regionu. Dzisiaj w tej dobie pandemii to może być ważne, istotne wsparcie.
Znaczy, bardzo mnie pan redaktor zaskoczył stwierdzeniem, że pojawiły się gdzieś tabliczki strefa wolna od LGBT, bo ja takich nie widziałam, a sporo po regionie podróżuję. No, może ale już być ich może nie ma, nie ale ten wszystko aktywista, o którym dostrzegłam. mówiłem, przy... Tak, robił tak. takie zdjęcie. Ach, rozumiem. Była uchwała Sejmiku Województwa, jest uchwała Sejmiku Województwa w tej sprawie. I ja myślę, że kwestie ideologiczne na pewno nie powinny być przedmiotem takich szczególnych rozwiązań i zainteresowania ze strony samorządów. Natomiast muszę przyznać, że rozstrzygnięcie w tej sprawie jest zaskakujące. Powstrzymanie funduszy norweskich myślę, że jest nietrafione, bo ktoś z uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego się nie zapoznał, dlatego że ona mówiła tylko i wyłącznie o tym, że apeluje o powstrzymanie się od afirmowania zachowań właściwych dla środowisk LGBT, a więc nie była to uchwała wymierzona w tego rodzaju środowiska. To na koniec raz jeszcze wrócę do tych wyborów, bo jeśli całe Podkarpacie jako region jest raczej regionem konserwatywnym, no to Rzeszów jako miasto, choćby też z racji studentów, młode, no myślę, że jest bardziej zróżnicowane. Nie chcę powiedzieć, że jest tak liberalne może jak Warszawa, Gdańsk czy Poznań, ale pewnie bardziej niż cały region. Jeśli Prawo i Sprawiedliwości nie udałoby się w tych wyborach zwyciężyć, co to będzie mówiło o całym obozie Zjednoczonej Prawicy i jaką to daje pozycję wyjściową do tych wyborów najważniejszych w 2023 roku? Pamiętamy o tym, że wybory samorządowe rządzą się troszeczkę innymi prawami, aniżeli wybory na przykład do Parlamentu Krajowego. Tutaj jednak ta kwestia polityczna oczywiście jest ważna, ale nie to jest głównym determinantem wyboru dokonywanego przez uprawnionych. Wyborcy kierują się innymi względami. Mieliśmy grupę bezpartyjnych samorządowców i pamiętamy, że oni cieszyli się sporym poparciem właśnie z tego powodu, że przedstawiali się jako zdeterminowani na rozwój swoich gmin. Więc ja myślę, że to nie da się tak prosto przełożyć, ale oczywiście ambicją ugrupowania, które reprezentuję, jest to, by w mieście wojewódzkim mieć swojego prezydenta. To jest bezsporne. Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki, najprawdopodobniej kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Rzeszowa. W najbliższym czasie, tak? Była naszym gościem. Do 16 kwietnia na pewno stosowne decyzje zapadną. No ale do 16 kwietnia to jest jeszcze bardzo dużo czasu. Tak jak mówiłem, święta po drodze, więc może lepiej podjąć tę decyzję ważną wcześniej. Niektórzy nie muszą za szybko startować, żeby dobrze finiszować. To jest inna sprawa. Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki. Dziękuję bardzo i dobrego, dziękuję zdrowego bardzo. Dnia. Kłaniamy się. Do zobaczenia. Do widzenia.